jesteśmy producentem zabawek od ponad 30 lat i głównie nasz biznes oparty jest na dużych samochodach, wszelkich samochodach ciężarowych, osobowych, również klockach, trasach, ale w tym roku zaproponowaliśmy coś nowego dla klientów. Najważniejszą naszą nowością w tym roku jest seria produktów Replay Sustainable, która obejmuje produkty 100% z recyklingu, z odpadów konsumenckich. To jest najważniejsza chyba część rozwoju gospodarki, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, dlatego chcieliśmy wspierać również naszą planetę i stworzyliśmy taką serię zabawek. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Dostaliśmy zresztą nagrodę główną w kategorii przyjazne dla planety Kids Time Star tutaj. Za to dziękujemy oczywiście, za to, że została ta cała kolekcja doceniona. Po raz pierwszy w tym roku również prezentujemy gry dla dzieci. Jest to seria 9 gier rodzinnych. Mamy specjalny kącik tutaj na targach, do którego zapraszamy naszych klientów i razem rozgrywamy tutaj partie, żeby można było zobaczyć, na czym polegają te gry. Są to gry dla najmłodszych dzieci. Seria Play and Fun, a także coś zupełnie nowego, coś, co wywołuje dużo uśmiechu na ustach naszych zwiedzających. Jest to seria zabawek Toys in Trends, czyli zapraszamy do naszych czterech pokoików dziecięcych, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie w obowiązujących trendach, aranżacji wnętrz dla najmłodszych dzieci. Także to jest, czyli dużo beżu, brudnego różu, bieli, mamy szmaragdową komnatę oraz biszkoptową chmurkę, więc tak, dużo radości i achów i ochów. Także to jest coś nowego na pewno. Mamy również nowe zapowiedzi na kolejne lata. Coś dla naszych klientów, którzy przychodzą tutaj, żeby zobaczyć, jakie mamy perspektywy rozwoju. Na targi zawsze jest warto przyjechać. Targi jest to miejsce, gdzie wszyscy się spotykają, gdzie mogą na żywo ze sobą porozmawiać i z mojej perspektywy nie da się niczym tego zastąpić. Rozmowy online, targi online, to jest jakby taka... Coś innego, oczywiście idziemy z duchem czasu i rozwijamy się i wiem, że to się dzieje w Polsce i na całym świecie, ale jednak spotkania face to face, że tak powiem, rozmowy, dużo śmiechu, ale też pokazywanie czegoś i dotykanie nowych produktów, możliwość zapoznania się z nimi bezpośrednio, nie da się tego niczym zastąpić, więc i tym razem jesteśmy szczęśliwi, że tu przyjechaliśmy.